bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę Was z filmem, w którym moi obserwatorzy z Instagrama będą kontrolowali moją wieczorną pielęgnację. No i co? Ja będę dodawała, czy to mam tutaj telefon i już przed rozpoczęciem nagrywania poinformowałam Was na moim Instagramie, że teraz właśnie robię coś takiego. No i co? Zabieramy się i od razu mam tu pierwsze produkty przygotowane. I mamy tutaj dwa rodzaje chusteczek do demakijażu. Jedne są to jakieś takie z Isany, a drugie to są takie, których używam, jakby można powiedzieć, trochę na co dzień, których zazwyczaj używam. I tak się one prezentują, więc będziecie mieli do wyboru właśnie, czy mam zmieć makijaż tymi chusteczkami, czy tymi. Tak jak Wam właśnie wspomniałam, tych używam normalnie, ale znalazłam też takie, więc Wy będziecie decydować. I ja już tutaj mam przygotowany telefon i teraz będziemy robić ankietę. Okej, dodałam Wam jeszcze takie strzałeczki, o zobaczcie, żeby na pewno nie było wątpliwości, które to są jakby jedynka, które to jest dwójka. No i uwaga, uwaga, klikam. Okej, a więc ja zmieniłam aktualnie kadrę, żeby po prostu mi się wygodnie robiło zdjęcia tych jakby produktów i przedmiotów, ponieważ po prostu będę je tutaj kładła na szafeczce i będę im robiła zdjęcia. I kolejna ankieta to będzie, czy mam używać kokardy OMG, czy mam sobie po prostu związać włosy zwykłą gumką scrunchie. I ja je jakoś tutaj ułożę i zrobimy im fotkę. Zrobiłam takie numerki 1-2, mam nadzieję, że zrozumiecie. No i co, ja dodaję kolejną następną ankietą, to będzie, czy mam dzisiaj używać szczoteczki Foreo, a jak będę używała szczoteczki Foreo, no to ja najczęściej po prostu nakładam się wtedy kąpiankę z Facebook. No i się Was pytam, czy mam używać tej szczoteczki. Okej, a więc tak wygląda to Insta Story. Spytałam się Was, czy mam użyć szczoteczki Foreo dzisiaj. No i co, i dodaję. Okej, a więc minęło już około 5 minut od dodania pierwszej ankiety, więc teraz sprawdzamy wyniki. Uwaga, uwaga, jak myślicie? W sumie wygłosowaliście, dobra. I sprawdzamy i mamy, tak, 20%, żebym użyła, czekajcie, muszę wziąć, bo mam tu chusteczki. Jest 20%, abym użyła tych chusteczek z Isan oraz jest 86%, o właśnie się zmienił wyniki w międzyczasie. Ale jest 80%, żebym użyła tych. Dobra, więc używamy dzisiaj tych. A powiem Wam, że one są fajne. A one są też trochę takie śmieszne, można powiedzieć, ponieważ one są w środku czarne. I bo one są właśnie z węglem i zobaczcie, to są takie śmieszne czarne chusteczki. Ale są one naprawdę bardzo fajne i mogę Wam je polecić, ponieważ ja często zmywam sobie nimi makijaż i jest fajnie. Dobra, ja zdejmuję też okulary. No i co, lecimy, zmywamy makijaż. Będę się starała bardziej patrzeć w Waszą stronę i po prostu na podglądzie to widzieć, ale co jakiś czas będę też zerkała w lustro po prostu, żeby to zrobić. Ale one prześlicznie pachną, uwielbiam ten ich zapach. Dobra, lecimy z tym makijażem. Pewnie teraz będę czerwona, bo trochę tre, ale trudno. Dobra, jeszcze oczy muszę zmyć. W sumie miałam dzisiaj taki totalnie delikatny makijaż, ale trzeba go zmyć. I w międzyczasie, jak skończę go zmywać, to pewnie już będą wyniki następnych ankiet, więc zobaczymy, co będziecie mi dalej kazali robić. A Wy w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dobra, ja już skończyłam zmywanie mojego makijażu. Ja sobie biorę okulary ogólnie po prostu, żebym lepiej widziała. No i co? Teraz postaram się sprawdzić następną ankietkę. I to było... uwaga, uwaga. Zrobię screena, dobra. I to było pytanie, czy mam sobie związać włosy kokardą OMG, czy tą zwykłą gumką. Wybraliście, uwaga, sprawdzam szybko, kokardę OMG, 67% kokarda, a 33% gumka, więc będę używała kokardy. Okej, teraz szybko sprawdzamy, czy mam użyć szczoteczki Foreo dzisiaj, czy nie. W ogóle wyniki się strasznie szybko zmieniają, dlatego od razu jak Wam je czytam, robię screeny, żeby później nie było. No i dobra. O Jezu, zobaczcie, na razie jest 50 na 50. Tak Wam pokażę, żeby nie było widać. O, 50 na 50, więc musimy poczekać. Myślę, że pominęło na razie 5 minut, to może poczekamy jeszcze chwilę. A ja w międzyczasie dodajemy kolejną ankietę. I tym razem mam tutaj przygotowane maseczki. Mam takie dwie. Jedna to jest jakaś taka Galaxy, coś takiego, tak się prezentuje. A druga to jest jakaś taka brokatowa, tak wygląda, więc teraz Wam dodaję ankietę, której maseczki dzisiaj mam
mówiłam, że zmieniło się już, zmieniło się z 50 na 50. Zobaczcie w tej ankiecie. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. I zadecydowaliście, że mam użyć szczoteczki foremowej, więc zabieram się. Okej, a więc najpierw zdejmę jakąś gumkę, którą po prostu tak założyłam. Wezmę sobie oczywiście kokardę, bo tak zagłosowaliście. No i dobra, zakładamy ją. Okej. Staram się szybko wszystko robić jak najszybciej. Dobra, mam kokardę. No i teraz, jak wspominałam wam już wcześniej, nakładam sobie taką piankę najpierw, a później będę używała. Foro. Ja wam to pokazałam po prostu w takim przyspieszonym tempie. Za chwilę też moje foro, odkładam też już piankę, więc może na razie sobie po prostu odkładałam na bok, żeby było szybciej. No i sprawdzamy teraz wyniki ankiety, którą maseczkę mam użyć. Mam tutaj jedną i drugą, więc sprawdzam. Jestem sama ciekawa. No i uwaga, uwaga. Wyniki to i uwaga, uwaga. Jak wy myślicie? Dobra, robię screena, żeby nie było, bo wyniki się szybko zmieniają. I tadam, wygrała ta maseczka Galaxy. Zresztą ja nie wiem, czy wam to odwracam, bo będę wam się starała wszystko tutaj w montażu sklejać. I wygrała ta maseczka Galaxy. Tą odkładam drugą na bok. Sama też szczerze bym ją wybrała, bo jestem jej ciekawa i kupiłam ją ostatnio. I dobra, uwaga. Otwieram opakowanie, jest ona w takiej saszetce. Dobra, ale opakowanie jest fajne. Dobra, odkładamy. A dobra, z tej strony jest takie, wiecie, coś do otwierania. I uwaga, uwaga, jestem sama jej ciekawa, jeszcze nigdy nie miałam tego typu maseczek. Otwieramy, otwieramy. A ja nie mogę otworzyć, przydałyby się nożyczki jakieś. Dobra, idę po nożyczki. Okej, chciałam zrobić takie spektakularne otwarcie, ale niestety mi nie wyszło, więc po prostu oderwę końcówkę. Galaxy potwór odzywa się do was. Ogólnie nakładałam to palcami, bo ogólnie zużył mi się taki pędzelek, który miałam do maseczek, więc zostały mi palce. No i szczerze powiem wam, czekajcie, nie chcę pobrać całej łazienki. Serio jest to taki Galaxy. Ja nie wiem, czy to... Kurczę, w tym świetle słabo to widać, ale za chwilę się postaram coś zrobić, bo jak patrzę w lustro, to naprawdę jest to takie fajne Galaxy, więc coś wykminię, żeby ściełby to lepiej widzieć. Czy chyba słabo to u was widać, może o tak... Nie wiem, ale u mnie w rzeczywistości strasznie widać, że to jest takie Galaxy, a tak jakoś w kamerze, z tego co widzę, nie, ale no trudno. Maseczka mi coraz mocniej zastyga, a ja teraz bym tak dodawała wam ankietę. W ogóle mi się tak śmiesznie mówi, nie wiem, czy wy mnie śmiesznie słyszycie. I dodam wam teraz ankietę, którego płynu mam użyć, czy takiego grejpfrutowego, czy też bananowego. Ja zawsze, żeby po prostu było więcej pian w wannie, dodaję po jakieś 2-3 kropelki właśnie któregoś z tych płynów, a wy dzisiaj będziecie decydować. Szybka fotka i dodajemy ankieta i wybierajcie jeden, czy też może drugi płyn, dobra. Ankietka gotowa, dodajemy i od razu lecimy z kolejną ankietą. Tym razem, którego peelingu mam użyć i mam do wyboru albo taki Sandropez, taki, o, on jest bardzo fajny, nie wiem, czy dobrze trochę prześwietla. I właśnie albo ten peeling będę używała, albo taki bardzo też fajny kokosowy peeling z The Body Shopu. On fajnie pachnie. Taka ankieta i uwaga, opublikowuję. I od razu dodaję wam kolejną ankietę. Powinnam wam jeszcze dodać ankietę, czy mam użyć peelingu na usta, o którym zapomniałam, więc tak on wygląda, jest on bardzo fajny, więc teraz dodamy to. Okej, tak to wygląda i uwaga, opublikowujemy. Od razu, żeby po prostu później mogła więcej rzeczy rzędu robić, mam do wyboru takie dwa błyszczyki. Jeden to taki z Nivea nawilżający, a drugi to jest taki IMS nawilżający, więc teraz się was pytam, którego mam użyć, czy właśnie tego, czy tego. Uwaga. Dobra, mamy tą fotę i teraz znowu będziecie wybierać jeden czy dwa. I robimy jeden, albo tutaj będzie dwa. O, taka ankieta i dodajemy i przy okazji od razu lecimy dalej. Kolejna ankieta, której kuli do kąpieli mam użyć. Ja mam takie dwie, jedna, obydwie są z The
Body Shopu, bo ja często Wam podkreślam, że uwielbiam te kule i są one moim zdaniem jedne z lepszych. I tak się one prezentują. I mam do wyboru albo taki różowy grejpfrut kule z The Body Shopu, albo kokosową. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o tą kulę różowy grejpfrut, używam ją i jest ona naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ale tej kokosowej nigdy nie miałam jeszcze okazji używać, więc fajnie by było, jakbyście wybrali tą kokosową, bo przy okazji mogłabym ją przetestować, a jestem bardzo ciekawa, jaka ona jest, więc liczę, że wybierzecie tą niebieską kokosową, no ale to do Was należy ta ostateczna decyzja, więc dodajemy fotkę, taka ankieta i dodajemy. I teraz będziemy czekać na wynik tych wszystkich ankiet i się do Was odezwę, jak już będziemy mieć wyniki, czyli jest jakoś 5-10 minut. Ja już włączę wodę w wannie, uwaga, odkręcam, będzie szumić. Korek, tylko trochę to szumi, więc dobra, może wyłączę jednak ją na chwilę i co, odezwę się do Was, jak będę miała wyniki ankiet. Okej, a więc sprawdzamy wyniki tych ankiet, a przynajmniej części z nich i będę już się zabierała za zdejmowanie maseczki. No i uwaga, uwaga, a więc zgodnie z ankietami wygrywa, już Wam mówię, sprawdzam to, 67% żebym użyła tego bananowego, więc dobra, bierzemy bananowy. 33% był na grejpfrutowy, więc go odkładamy. Następna ankieta to... Jak były maseczki, to już... nie, przepraszam. Następna ankieta to były peelingi. I miałyśmy do wyboru albo ten Sandropis, albo z tego dyszoku. I uwaga, uwaga, 75% żebym użyła tego z tego dyszoku, więc go dzisiaj użyjemy. I 25% abym użyła tego, więc tego dzisiaj nie będziemy używać. Lecimy dalej, sprawdzamy kolejne wyniki. I uwaga, uwaga, teraz mamy 80% abym użyła tego peelingu na usta oraz 20% żebym go nie użyła, ale resztę ankiet czekam dłużej, więc co, ja teraz zdejmuję maseczkę, no i robię sobie peeling, a później jak skończę, to sprawdzimy, który błyszczyk wygrał. Okej, okay, a więc ja już zdjęłam tą moją maseczkę. Jestem trochę czerwona, ale no to dlatego, że ją po prostu, jak wiecie, tak zrywałam, bo ona zaschła. I teraz sobie nakładam mój peeling na usta. Zdjęłam sobie okulary, zdjęłam szkokertę OMG, spłukałam sobie też twarz, mam tu ręcznik. I teraz sprawdzamy wyniki ankiet. Uwaga, uwaga, jestem ciekawa. I co wyszło? O, wyszło 100%, że mam użyć tego iOS-a, więc teraz to zrobimy. Odłożę telefon. W ogóle on jest taki fajny, zwłaszcza jest taki śmieszny, przezroczysty. I nakładam go sobie na usta. I od razu sprawdzę, którą kulę do kąpieli mam użyć. I uwaga, uwaga, uwaga. Co wyszło? 64% na to, żebym użyła kokosowej, więc ja się cieszę, bo tak jak Wam wspominałam, chciałam ją przetestować, bo jeszcze nigdy nie używałam kokosowej. Okej, moi kochani, wodę sobie już nalała, ale zanim wejdę do wanny i zanim dodam kulę do kąpieli, dodam Wam ostatnią ankietę na Instagrama. Otóż w tej ankiecie będziecie mieli do wyboru, czy jak już wyjdę z mojej kąpieli, to czy mam się nakremować takim z The Body Shopu masłem do ciała różowy grejpfrut, on że pięknie pachnie. To jest właśnie nowy, który sobie ostatnio zamówiliśmy, bo już jeden taki użyliśmy. Oraz też zamówiliśmy sobie jeszcze jogurt do ciała i jest to taki cytrynowy jogurt do ciała. I on ma też bardzo fajną konsystencję, również prześlicznie pachnie. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, to sama bym miała dużo, dużo wątpliwości, czy użyć to, czy użyć tamto, więc na szczęście dzisiaj to Wy będziecie decydowali, czego mam użyć, więc robimy. Proszę bardzo, taką ankietę stworzyłam. No i co, dobra, lecimy dalej. Okej, okay, a więc ja dodaję tą kulę kokosową, tak się naprezentuje. I będzie to takie serduszko. I uwaga, otwieramy to jakoś. Dobra, tutaj to przerwę, czy mi się nie uda. Ale to jest jakoś mocno wszystko dzisiaj pozapakowywane. A dobra, z tej strony będzie lepiej. Tam tak się to prezentuje, jest to takie fajne, niebieskie serduszko, a więc ja to dodaję tutaj. Wrzucamy
Za chwilę zobaczymy, jak to się rozpuści. To powinno dać lekki kolor oraz powinna być też piana od tego w sumie, więc zobaczymy. Ale będzie taka delikatnie taka biała, niebieska woda, więc dobra, to się tam rozpuszcza. Okej, tak się prezentuje moja kąpiel. Mam tutaj taką niebieską wodę i mam też sporo jeszcze piany. Ta kula oczywiście się nadal rozpuszcza, może tak nie będzie lepiej widać. No i co, ja teraz wchodzę do wanny, oczywiście peeling, który wybraliście, sobie teraz zrobię, ale to już w wannie. No i co? Tyle, zaraz do was wracam. Z wanny zrobiłam sobie też w międzyczasie peeling kokosowy, ale wam już tego nie nagrywam. W ogóle teraz ma nie widać kolor tej wody, jest taka fajna niebieska. No i co? Ja teraz mam jeszcze papierek po kuli. O, tak to zobaczcie, więc wracam. I sprawdzamy ostatnią ankietkę, czyli którym kremem mam się jakby nasmarować. I tutaj zobaczcie, ewidentnie jedynka, czyli grejpfrut wygrał. No i dobra, bierzemy grejpfrut. Uwielbiam jego zapach. Kocham ten grejpfrutowy zapach i na sobie raz się nim zmarowałam. Dobra, odłożę go sobie tutaj na bok i zaczniemy tutaj od ręki. W sumie może już wam tego nie będę pokazywała, no i co? Ja właśnie skończyłam tak naprawdę moją pielęgnację, zaraz tylko spuszczam wodę w wannie. No i co? Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę. Możecie też subskrybować mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, możecie też oglądać takie moje poprzednie filmy. No i co? Do zobaczenia, pa, pa. A jeszcze zapomniałam wam wspomnieć, że możecie też wpadać na mojego Instagramka, bo tam też jestem aktywna. Gimsy.